Czwartek 1 marca 2012 roku był dla kibiców Olimpii Elbląg prawdziwym świętem. W murach Bollywood Bowling dokonano prezentacji kadry przed rozpoczynającą się rundą wiosenną. Dobry wieczór wszystkim. Mam krótkie pytanie. Nigdy nie spadnie! Olimpia nigdy nie spadnie! Nigdy nie spadnie! Wszyscy zgromadzeni zaśpiewali hymn narodowy z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Marsz, marsz do Rosji, ziemi włoskiej do Polski, za W czasie przedstawiania kolejnych członków kadry oraz ich biogramów byliśmy świadkami licznych zawołań, okrzyków i przyśpiewek kibiców, wyrażających uznanie dla poszczególnych piłkarzy i całego klubu. Trzeba przyznać, że w tych elementach spotkania chętnie brali udział sami zawodnicy, którzy później znaleźli czas na rozmowy, uściski i pamiątkowe zdjęcia z kibicami klubu. Miłym akcentem uroczystości była nagroda dla obcokrajowca roku, przyznana przez redakcję 2do0.pl, którą w naszym województwie otrzymał napastnik drużyny Anton Kolosow. Już 17 marca on i jego koledzy z zespołu rozpoczną sezon spotkaniem z Wisłą Płock. Pełny skład kadry Olimpii na rundę wiosenną sezonu 2011-2012 prezentujemy na stronie www.redakcjasportowa.pl.